Witajcie kochani. Dzisiejszy filmik będzie to kolejna recenzja książki, którą ostatnio przeczytałem. Tytuł książki, pseudonim Tarzan. Podtytuły Stań do apelu. Ścigany przez Gestapo, NKWD, UB, Mossad. Wydała to Bellona. Napisał pan Andrzej Nowak-Arciszewski. I jest to książka o człowieku, który się nazywał Tomasz Wójcik. Urodził się w Zawichoście nad Wisłą. Jeżeli o nim piszą książki 70 lat po wojnie, to znaczy, że na to ten człowiek zasłużył. Aczkolwiek po przeczytaniu tej książki, ja przeczytałem ją dwa razy, można stwierdzić, że jest to postać z jednej strony heroiczna, z drugiej strony tragiczna. Z jednej strony bohater, ale ciążą na nim też różne zarzuty o niestety niezbyt tak w telegraficznym skrócie, kochani. Chłopak z dość biednej rodziny, z Zawichostu, tam większość mężczyzn w jego rodzinie była murarzami i się sztukaterią zajmowała i wyjeżdżali głównie do Warszawy, także jak chodzicie, oglądacie warszawskie kamienice, to może jego krewni to wykańczali te różne gzymsy i tak dalej. No, miał chłopak zamiłowanie do koni od młodego. Tu autor tej książki tak w sposób reporterski spróbuje to przedstawić, chociaż też w taki nowoczesny sposób, że najpierw jakieś są tam fragmenty z końca życia bohatera, potem przeskok do tam jego dzieciństwa, młodości i tak w kółko. No ale książkę się bardzo dobrze czyta, czy można jednym ciągiem przeczytać, jak ktoś wprawiony jest w czytanie. No tu jest bohater, szarżuje na koniu, także jak nie miał co chłopak z sobą młodości zrobić, poszedł na komisję wojskową, powiedział, że uwielbia jeździć konno, bo tam pomagał gospodarzom w przepędzaniu koni, jeździł tam. Więc trafił do służby, do pułku kawalerii, do Suwałk. Stamtąd został odesłany do szkoły podoficerskiej, do Grudziądza kawaleryjskiej. Tam dokończył podstawówkę, czyli szkołą powszechną wówczas. I tam się szkolił w ujeżdżaniu koni. Był tak dobry, tak chętnie to robił, że jeździł na różne zawody hipiczne po całej Europie. A przed wybuchem wojny był głównym trenerem koni, ujeżdżaczem dla kadry naszej olimpijskiej. No ale wybuchła wojna. Jego pułk tam razem z brygadą kawalerii wileńską się szybko wycofywał na południe, ale zdążył jeszcze pan Tomasz wziąć udział w bitwie pod Kockiem pod dowództwem właśnie generała Kleberga. Potem wrócił do domu. No, tu są obchody tam różnych wydarzeń, o których zaraz powiem. Wrócił do domu, dowiedział się o jego powrocie pan rotmistrz Karol Wickenhagen. To był Polak pochodzenia niemieckiego, miał dwór w Sobótce, nie, na wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. A też zakończył on swoją karierę jako rotmistrz w pułku legionowym kawaleryjskim u marszałka Piłsudskiego. Także jak dowiedział się, że pan Tomasz wrócił z wojny, jest bezrobotny, zaprosił go do siebie i został jego tam karbowym, czyli głównym nadrządcą jego majątku. A de facto pan Karol Wickenhagen, chociaż był Niemcem z pochodzenia, działał w podziemiu, w Narodowych Siłach Zbrojnych. No bo tutaj w czasie wojny każda partia swoją partyzantkę zakładała. Endecja założyła Narodowe Siły Zbrojne. No i tam pan Tomasz Wójcik, a przybrał sobie pseudonim Tarzan, tak, bo czuł się w tej dzikiej przyrodzie bardzo dobrze, wokół siebie znał tamte okolice. Ta książka dla mnie jest o tyle fascynująca, to wam powiem, że po prostu wychowałem się w tamtej okolicy i tam, gdzie za młodu chodziłem, tam sobie po polesie, za grzybami, czy tak ogólnie połazić, to partyzanci tam sobie spacerowali, a pan Tomasz też tam ze swoim oddziałem spacerował.
a jeszcze tam się jeździł na różnych koniach, tak? No i pan Karol Wickenhagen, który był jego pracodawcą w czasie wojny, od razu dawał im przykrywkę i też powiem, że chłop był Niemcem, a uratował wiele wsi od pacyfikacji i tak dalej. Po prostu zapraszał SS-manów, gestapowców, stawiał obwódkę, balowali do rana i zamiast palić wsie, to palili się, prawda, do zabawy, do wygłupów. No oni też nie mieli tu komfortowo, byli w obcym kraju, okupowali go partyzanci, ich tam nękali. Tu widzimy Tarzana w zdjęciu na koniu, tak? Kończę jeszcze panie Karolu Wickenhagenie, pseudonim z podziemia Pobóg, tak? A dlatego, że tam był drugi pobogów w tamtej okolicy. Niemcom swoim tam rodakom wytłumaczył, że musi utrzymywać tam grupę takiej samoobrony, bo to była prawda, różne bandy krążyły też po lasach. Nie wiadomo było, czy to partyzanci, czy nie. I napadali na różne, na chłopów, na dwory, rabowali, a szło wszystko na konto partyzantów, tak? No więc ci przymykali oko, że ma tam kilkunastu tam chłopaków jeżdżących na koniach, że ma broń. No, jak wszedł rozkaz Armii Krajowej, żeby iść na pomoc walczącej w Warszawie w 1944 roku, to pan Karol Wickenhagen, chociaż był Niemcem, zakupił od Niemców karabin maszynowy, zaprzągł bryczkę i z tym karabinem jechał i osłaniał całe oddziały, które szły przeprawiać się przez Pilice na odsiecz w Warszawie. Także Niemcy też byli różni. Teraz o Tarzanie. No, on stworzył swój oddział w ramach Narodowych Sił Zbrojnych. No i tam werbował różnych ludzi. No to ten NSZ to tam się dość późno formował. Tam Armia Krajowa miała już struktury ugruntowane wszędzie. Także tak jak tu czytamy tam. No, zachęcił jakichś tam młodych harcerzy, żeby przyszli, no ale to były dzieciaki kilkunastoletnie. Jak chciał mieć jakiś większy oddział, to niestety musiał brać tych, co byli chętni do łażenia po lesie, do spania po lesie, do ryzykownych akcji. I nabrał też do oddziału różnych, powiedzmy wprost, ludzi z marginesu, bandziorów. I to niestety potem też zaważyło na sławie i oddziału, i też różne łaty i Tarzanowi. Do dzisiaj różni tam ludzie przyczepiają, że też za tym stał. No. A czy stał, czy nie stał, to nie wiadomo, bo to on już nie żyje dawno. Jego podwładni nie żyją. Legenda została u jednych jako bohatera, u drugich jako mordercy i tak dalej. Ale o tym będzie zaraz. Sławił się tym, że jego oddział zabił generała Kurta Rennera, dowódcę 174. Dywizji Zapasowej Piechoty, która wędrowała na wschód, na front wschodni, żeby tam wzmocnić walczących Niemców. On chciał odbić zakładników, których Niemcy wzięli na wszelki wypadek tam w Ożarowie i w okolicy, jakby tam partyzanci coś robili, ale nie zdążył odbić tamtych, natomiast jak to sam w relacjach mówił, napatoczył się generał ze swoją świtą, a że chłopcy już siedzieli w zasadce, no to ostrzelali Niemców, zabili generała. No i w tym czasie już podlegał pod ponurego, pod słynnego dowódcę oddziału Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich, bo w 1943 roku Narodowe Siły Zbrojne zawiesiły walkę z Niemcami i powiedziały, że koncentrują się tylko na walce z komunistami, bo ta czerwona partyzantka też się szerzyła coraz bardziej, bo już front się zbliżał, wschodni Ruscy przerzucali swoich agentów. Ci tworzyli najpierw Gwardię Ludową, potem Armię Ludową. Rząd Londynie nakazał się w końcu podporządkować NSZ-owi, który tam sam sobie tam był sterem, żeglarzem, okrętem w tej wojnie. Część, tak jak Tarzan, ten pobóg przeszła i ich nowa organizacja nazywała się Narodowa Organizacja Wojskowa. Część się nie podporządkowała, w tym słynna Brygada Świętokrzyska. Faktem było, że już po kilku latach wojny to wszyscy byli tak zdemoralizowani, zdeprawowani, a zwłaszcza tam część jego oddziału, że no niestety, niestety, oprócz tego, że atakowali Niemców, to też tam różne akcje, różni oceniają, jedne były udane, brawurowe, inne nieudane. Za niektóre tam łapano ludzi, rozstrzeliwano tak w ramach zemsty.
No ale w którymś momencie to już i Narodowe Siły Zbrojne walczyły z Armią Ludową, to się mordowali tam chłopcy okrutnie, oszpecali się tam pomordowane, bo jedni i drudzy obcinali uszy, nosy, języki, wyłupiali oczy, no to się nie da powiedzieć. Polacy Polakom takie rzeczy robili. No a gdzieś tutaj jeszcze byli tam Żydzi, których tam wielu mordowało i też wielu przypisuje łatkę. Tak, natomiast tu z tego, co tu autor zbadał, a z dokładnością dziennikarską to badał, to jedyne tropy, które prowadzą, to podobnie jest pan Tomasz wydał wyrok na matkę tam niejakiego Moshe Zaumę, który ukrywał się notabene u ciotki pana Tomasza i ten ukrywający posłuchał się, jak no, pan Tarzan wydaje rozkaz likwidacji jego mamusi. No i się odgrażał, że po wojnie, jak przeżył, że tego to mu nie podaruje. A mordowano w tym Zawichoście tam mnóstwo Żydów i w okolicy, Żydówki młode, nawet przed kościołem tam jedną wbiegła do kościoła, ksiądz chciał, żeby się schowała na zakrystię, bała się, że to podstęp. Wybiegła, to ją w krzakach przed kościołem zgwałcili, pomordowali, poćwiartowali, potem trupy wrzucano do Wisły. A jak nie, to owijano drutem kolczastym i gdzieś tam w krzaki wrzucano. No. I taka, natomiast tu powiem tak, nigdy nie takiego rodzina, bo nigdy nie stanął przed żadnym uczciwym sądem, nikt mu nie postawił zarzutów. Natomiast w oddziale miał ludzi, których tam wymieniały nawet ocalone tam Żydówki, że robili takie straszne rzeczy. I to też ciężko powiedzieć, którzy to byli, czy to byli wtedy w oddziale, czy nie byli, czy na własną rękę, bo większość z nich to zginęła w czasie wojny. Natomiast to no, taka ciekawostka. To polecam tą książkę mieszkańcom Zawichostu, w ogóle tam województwa świętokrzyskiego, zwłaszcza tam Ostrowiec, Zamożarów, Ćmierów, Zawichost, Stanowierz tam, bo tu autor zadał sobie trud, zbadał akta sądowe i wymienia ludzi tam, którzy zostali po wojnie skazani, nawet na karę śmierci za mordowanie Żydów i rabowanie. I nie byli to partyzanci. Oczywiście wszystko najłatwiej było na partyzantów zwalić, bo to oni tam sobie gdzieś po lesie brykali. Też tam święci nie byli, bo tam też zmuszali chłopów, chcieli czy nie chcieli, żeby ich żywili i tak dalej, no ale to oddzielny temat. Takie były realia, no. Ja powiem tak, mordowali nie tylko Żydów, mordowali też Polaków, mordowali też Niemców. Miał w oddziale poznaniaków, którzy uciekli z Poznańskiego i jak opowiadali, jak tam Niemcy mordują bez żadnych skrupułów. Potem przybyli chłopcy z Wołynia, opowiadali, jak Ukraińcy się z nami obchodzą, mordują od noworodka po dziadka i to w jaki brutalny sposób. Także w głowie młodego chłopaka też mogło to zawarzyć i stwierdzić, że jak wszyscy nas mordują dookoła, dlaczego my mamy być lepsi. No. Natomiast tak jak mówię, nikt niczego mu nigdzie nie udowodnił. No. No niestety jego oddział był dowódcą zwiadu konnego, był jedyny oddział konny u Ponurego, a potem Ponurego przerzucili tam mądre dowództwo Armii Krajowej, mądre w cudzysłowie, na Grodzieńszczyznę, żeby tam rozwijać Armię Krajową, bo tam słabo szło, no i tam pięknie rozwinął. No i na tym za dobrze też nie wyszedł, ale o Ponurym to inne książki, inne historie. No, potem dowodził zgrupowaniem Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich Nurt, pseudonim, tak. Jemu podlegał i już podlegając pod nurta szedł tam wysadzić pociąg wiozący amunicję na front wschodni. Pociąg Niemcy wstrzymali. Zamiast wrócić do obozu tam na Wykusie pod Starachowicami, to się zaczaił w jednej wsi, w Woli Grujeckiej. Chciał tam ponowić atak następnego dnia. W tym czasie ktoś zadenuncjował ich, zadzwonił do Niemców, że komunistyczna banda jest we wsi, no Niemcy kogo jak kogo, ale czerwoną partyzantkę tępili, no więc otoczyli wieś, wybili prawie cały oddział. Tarzana nie było wtedy, bo pojechał na rekonesans, tam jak ten pociąg ma jechać, o której i tak dalej. Jak wrócił, to już jego oddział był masakrowany. 32 ludzi zabili, 4 ciężko rannych, 4 udało się uciec, no. Ale to jak jeden tutaj zauważył, tam nawet z dalszej rodziny, tam, to nie było regularne wojsko, żadnej przysięgi nie składali. Jednego dnia byli w tym oddziale, drugiego dnia szli do innego oddziału. Większość to też byli to chłopcy, co tam, nie chciało im się tam w polu robić i tak dalej, tylko wolę wojaczka, tam no, bieganie z karabinem po lesie. No niestety tak to oceniam. No.
tego dnia, jak się kilku przyłączyło do oddziału, no to nie jest normalne, że tam się wędruje przez kilka wsi i tam ludzie się dołączają, odłączają od oddziału. No to... Tam zresztą są opisy, tam relacje, jak tam z treningów, tam musztry i tak dalej, prowadzonych przez Tarzana, to no pożal się Boże, no. To nic wspólnego z regularnym wojskiem nie miało. No, Tarzan, to podsumuję, no, był wspaniałym kawalerzystą, odważnym człowiekiem, ale zdolności dowódczych to tak za wiele nie miał. No i ten oddział mu rozbity, on tam 3 tygodnie gdzieś się błąkał, ukrywał, bo w końcu stawił się u nurta. Ten jakoś zrozumiał tą sytuację. No do dziś wszyscy wskazują, że ktoś zdradził i to stawiano na Armię Ludową, a oni się mieli za co mścić, bo no, oddział Tarzana też tam właśnie straszne rzeczy z nimi robił, jak ich złapał. Zresztą w drugą stronę też, no. A jeszcze przez tamten rejon przechodził oddział Huberta Jury, pseudonim Tom, z Brygady Świętokrzyskiej, a tamten to mordował tam, Boże kochanie, wszystkich, nawet jak tylko do nas był, że coś wspólnego mają z komunistami. No. A to sobie tam poszukajcie, poczytajcie, bo ta nasza historia nawet w czasie wojny nie była taka prosta, jednoznaczna, że tu dobrzy, tu źle, tylko wszyscy ze wszystkimi, prawda, coś mieli na pieńku i się zwalczali. No. Skończyła się wojna, no to wiadomo, że był ścigany, zresztą złapali go, ale uciekł u Becji. I przedostał się tam do Niemiec Zachodnich, przerzucili go tam w służbie wartowniczej z Barata. Ale tam jeszcze będąc tam też jakieś głupie rozkazy przesyłał do znajomych, żeby młodzi formowali oddziały, walczyli z komunistami. No sam się ewakuował. Tu dzieciaków podpuszczał. No i tam we Wrocławiu, bo jego tam rodzina była, jakiś tam też krewny, który z nim był w partyzance. No przekazał ten rozkaz dzieciakom i tam 3 licealistów zawiązało tam. Tajną organizację, zabili swojego nauczyciela od historii, no. Bo był w partii, tak, w PPR-ze. No. Jeden, tam, podczas broniąc się jednego, zabił tego dzieciaka na miejscu, 2 uciekało gdzieś tam przez pola. Jeden zranił milicjanta śmiertelnie, tak, który go gonił, dostał karę śmierci, Bierut nie ułaskawił, chociaż rodzina pisała, chłopaka powiesili, no. Ale drugi tam potrafił na wiele lat do więzienia. Tak, także takie mądre rozkazy też wysyłał do kraju sam, prawda, licząc na to, że nie wiem, że 3. wojna światowa będzie i go tu zrzucą z oddziałem do Polski. No i w Ameryce tam najlepiej nie mógł się, tam jakąś ciotkę miał daleko, ale ona tam nie pozwoliła mieszkać u siebie, tam gdzieś wynajmował mieszkanie w Detroit, tu jakieś tam pani Ramony, Polki tam z pochodzenia. No i tak też tam, no, no potem jak rozbito jego oddział, to był zamknięty w sobie nawet w tej Ameryce. No ale jakoś tam się ogarnął, no i nagle ni z gruchy, ni z pietruchy pojawiła się wiele młodsza dziewczyna, treniona brunetka, no, która nagle się w nim zakochała i wyciągnęła go jeszcze tam swój ryngraf, a to była święta rzecz dla niego, tam oprócz magnetu. Na tym ryngrafie była Matka Boska i orzeł w koronie, tak. Podarował jej w prezencie, bo się tak zakochał. Tam miał jakąś narzeczoną w czasie wojny, ale rodzice pogonili tam pana Tarzana, bo się bali, że do partyzantki pójdzie. Tamta umarła w staropanieństwie, nienawidząc swoich rodziców, że rozgonili to. Ale pan Tomasz w tej Ameryce znalazł drugą miłość. Ale najprawdopodobniej to była podstawiona Żydówa. Wyciągnęła pana Tomasza na przejażdżkę nad jezioro Świętej Klary. Tam podjechała druga limuzyna. Zresztą chyba sama najprawdopodobniej mu zwróciła, że ktoś tam za nim jedzie. Pan Tomasz wyszedł pogadać, o co chodzi. Podeszli chłopcy. Jeden miał pręt metalowy owinięty w gazetę. Pan Tomasz dostał cios w głowę, zrzucono go na skały i potem oficjalnie policja amerykańska z Detroit dopisała, że popełnił samobójstwo, że był ta Żydówka. Odmówiła tam no, jego oświadczeń, że nie zgodziła się wyjść za niego i skoczył na główkę na skały. No, człowiek, który tam walczył z Niemcami, walczył, uciekał u Becji, tam, walczył za Lwowcami, tak? Wyrok u śmierci tam nazbieranych miał tam przez swoją karierę, tam nie wiem ile. No bo to nawet ciężko tam w dokumentacji zniszczyć, bo niestety w 1989 roku wszystkie archiwa tam UB, SB zostały w oddziału w Kielcach, zostały skutecznie zniszczone. No chyba, że tam znów tam ktoś po szafach gdzieś trzyma, żeby tam gdzie kiedyś wyjąć i tam szachować i tak dalej. Tego nie wiemy. Będę kończył, bo się już rozgadałem. Naprawdę książka rewelacyjna.
Polecam wszystkim, bo można się dowiedzieć tam dużo, tam faktycznie jak ta nasza partyzantka, a nie były to proste sprawy. Byli bohaterowie, ale też to tak, no nie, nikt nie był święty w czasie wojny. Nic nie było czarno-białe. No, a w szczególności polecam ludziom z tamtego rejonu, bo tam są wymienieni i ci, co dostali tam odznaczenia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. I są wymienione nazwiska tych i tam opisane tam, no bo tam tacy byli, że chwalili się nawet, że mordowali Żydów, mordowali Polaków dla pieniędzy, ale mieli takie powiązania z komunistami, że się nawet bali na nich denuncjować, bo to tylko groziło, że ten, co zakabluje, to pójdzie do piachu niedługo. Będę kończył. Pozdrawiam Was wszystkich. Zachęcam do czytelnictwa. W szczególności do czytania książek poważnych, jakichś historycznych i tak dalej, bo to wnoszą jakąś wiedzę dla nas. Ale ogólnie tam, jak to lubi czytać beletrystykę, tam banieruki różne, to niech ktoś sobie czyta. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, do następnego zobaczenia.